Także to jest tylko i wyłącznie takie na przetrwanie, że tak powiem. Dla pani redaktor, proszę. Czyli mnie mogę jeszcze tutaj dwa słowa? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jakby mam nadzieję, wrażenie, że zmierzamy do końca, ja pozwolę sobie tutaj przygotować dla Państwa takie porównanie finalnego dotychczasowych i proponowanych nowych kar dla budżetu statystycznego gospodarstwa domowego. Statystyczne gospodarstwo domowe to jest w mojej ocenie model 2 plus 2, a więc 4 osoby w mieszkaniu. 500. Tak, gospodarstwa domowe, taryfa ta aktualnie jeszcze obowiązująca do końca kwietnia tego roku i ta, która miała obowiązywać od 1 maja do końca kwietnia 2018 roku. Ceny te, które są podane, taryfy, one już uwzględniają dopłaty, zakładając, że dopłaty nie zmieniają się, poziom dopłat, czyli tam jest 50% netto do wody i z wody 70% netto do ścieku. To efekt jest taki, że i zakładamy, że też średnie zużycie na mieszkańca to jest 2,5 metra sześciennego na miesiąc. Dla rodziny czteroosobowej to jest pewien skrót myślowy, ale to są dane, które słuchajcie, w naszym przypadku ja to liczyłem też dla mieszkańców, się potwierdzają, tam gdzie jest woda i kanalizacja, to właśnie to między 2,5 a 2,300 miesięcznie zużywamy metrów sześciennych na mieszkańca. Czyli to około 10 metrów sześciennych na miesiąc. Miesięczne obciążenie budżetu to jest 160,50 groszy, było 172,10. W tym, to jest w rozbicie na wodę, jeśli tak było, tak będzie. Opłata abonamentowa również się zmienia z 11,85 brutto na... Oczywiście to są wszystko ceny już brutto, no bo Państwo płacicie brutto, tak żeby nie było niczego, żeby tak 8% doliczać. Efekt jest taki, że miesięcznie ta czteroosobowa rodzina łącznie tutaj zostawałoby w budżecie 11,36 zł. Tak, no szału nie ma, wydaje się. W ciągu roku daje to kwotę 136 zł 32 grosze. Ale kropelka do kropelki może spójrzmy na to jeszcze inaczej. Ja pozwoliłem sobie takie pójść o krok dalej. Czyli całkowity koszt teoretycznie powinien wynosić 196,39 brutto na 4 osoby, a do tej pory wynosi 207,75. W związku z tym 136,32 brutto w ciągu roku, co można za to kupić? No to w związku z tym, mam przygotowane, proszę słuchać. Z zakresu higieny osobistej, patyczki higieniczne, 2,48 za 200 sztuk razem 55 opakowań, 10,993 sztuki można kupić patyczków. Waciki, proszę bardzo, no to ewidentnie dla mężczyzny, tak? Ponad 3,5 tysiąca wacików, tak? Papier toaletowy jest ciekawy, słuchajcie, można kupić za to ponad 7 kilometrów papieru toaletowego. Mydło, no bo jak z zakresu higieny, mydło to jest 57 ponad tych... Płynie to mamy płyn do naszej, słuchajcie, za 3,99 za litr, 34 litry płynu. Z zakresu żywienia, chleb, można kupić 54 bochenki chleba, masło, 32 kostki masła, nie wiem jakiego producenta, jajko, 60 groszy, zależy z jakiej kury by to pochodziło, 60 groszy, to jest 227 jajek, tak? 227 jajek, czyli prawie jedno dziennie. Teraz jabłka. Jabłka to jest 64 kg jabłek, ziemniaki to jest 120 kg ziemniaków, kiełbasa zwyczajna 13 kg, woda z sieci, czyli można powiedzieć, że 32 metry sześcienne będzie gratis wody, jakby się tak to ujęli, tak? Piwo typu Ż, 48 sztuk. I teraz z zakresu AGD, słuchajcie, hit zestawienia, zapałki można za to kupić. Ale sztuk tu nie mam, ale to jest pomyłka. Sztuki miałem, ale to było ponad 37 tysięcy zapałek. No, proszę. Także to, jeżeli ktoś by powiedział, że a co to jest to 136 zł, 32 grosze, to jest właśnie to, tak? To jest kilkadziesiąt tysięcy zapałek. Bo to jest 681, zaraz wymnożymy to. 48 jest średnio w tym, nie? To jest to. To jest 32, prawie 33 tysiące zapałek.
Ja do Jacka, bo tutaj posiedzi. Tak wygląda skutka, taryfa nasza i skutki, które to będą miały przełożenie na budżety domowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten optymistyczny akcent na koniec wystąpienia pana profesora.